Dziś rano taka sytuacja mnie została, że jest zero bar na instalacji solarnej. Muszę to sprawdzić. Jestem teraz na dachu i sprawdzam, jak wygląda szczelność połączeń. Wydaje mi się, że wszystko jest ok, żadnych wycieków tutaj nie widać, więc idziemy na dół i będziemy uzupełniać glikol. Najprawdopodobniej instalacja jest lekko zapowietrzona. Naczynie przepływowe już sprawdziłem za pomocą manometru i byłem od razu przygotowany na to, żeby uzupełnić ciśnienie, jeżeli by tutaj nie było, ale patrzyłem tutaj w zaworze, ciśnienie jest ok i na zaworze glikol się wydobywa. Co prawda jest trochę powietrze, więc przypuszczam, że instalacja jest zapowietrzona. Taki zestaw mam do napełniania, jest to pompa Foton. No i tutaj resztka glikolu, która mi została. Jeszcze jeden zbiornik taki właśnie mam na dole w garażu w razie czego. Jednak musiałem sobie przynieść ten drugi zbiornik, bo ten wężyk jest trochę za krótki i tam jest na samym dole i by mi tutaj nie starczył, także spróbuję z tego dużego, później porozlewam. Jestem już tutaj podłączony, no i za chwilę będziemy pompować. No i mamy napompowane do 4 barów. Z powrotem wróciło ciśnienie. Zobaczymy, będę to obserwował. Nie rozłączam jeszcze tej pompki tutaj i zostawiam glikol, jakby jeszcze trzeba było uzupełnić. No bo teraz ostatnie dni są bardzo, bardzo słoneczne i ta instalacja teraz dopiero pracuje na pełnych obrotach. Sprawdziłem też ciśnienie w naczyniu przeponowym i wszystko jest ok. 1,6 bara. Tutaj mamy, dopompowałem do 4 bar. Wzór bezpieczeństwa jest na 6 barów, także wszystko jest ok. Robimy test urządzenia. Włączyłem teraz pompę solarną na minimum obrotów. Idę zobaczyć, jak będzie wyglądała sytuacja u góry na manometrze. Grupa pompowa jest włączona, no i teraz sprawdzam na minimalnych obrotach, czy ciśnienie będzie spadać. Pół godziny trwał ten test, także jeszcze tutaj, no mniej jak pół godziny, bo pół godziny się pompka sama wyłącza, albo można ją ręcznie na dole na regulatorze Vitatronic 200 można ten test sobie wyłączyć. Czyli tak, dopompowałem do 4 barów instalację przy pomocy pompki Foton. Jest ona pompką stałoprądową, bardzo Wam polecam. Niedroga pompka, bez problemu poradzi sobie. Producent pisze, że do 4 barów, tu instalacja jest także tak, na 6 barów zawór bezpieczeństwa jest zabezpieczony. Druga sprawa, sprawdziłem też na naczyniu przeponowym tutaj ciśnienie u góry, jakie jest w zbiorniku. W zbiorniku jest to, co było na początku, czyli 1,6 bara. Tu było trochę powietrza, także odpowietrzyłem. No i będę dzisiaj obserwował całą instalację, jak to będzie działać przez cały dzień, gdyż może być sytuacja, że jakby zrobi się cieplej, to znowu się coś może tutaj wydarzyć, ale tutaj jest kwestia uzupełnienia tylko glikolu, bo przypuszczam, że było właśnie powietrze. Kończymy test urządzenia. Pompę już wyłączyłem. Tutaj się właśnie w ten sposób można ją włączyć na maksymalnych obrotach, czyli ja ustawiłem na 75% mocy pompki grupy pompowej solarnej. No i testowałem na minimalnych obrotach. Tu można sobie inne jeszcze pompy przetestować, które są w pompie ciepła, inne urządzenia, także będę dzisiaj obserwował, jak to wygląda. Na razie nie ma tutaj symbolu instalacji solarnej, gdyż jest jeszcze za zimno, a solar mam od strony zachodniej, także u mnie z lekkim opóźnieniem. Teraz na kolektorze jest 11 stopni, woda w obiegu solarnym ma 22, czyli na czujniku tutaj na wejściu do zbiornika ciepłej wody użytkowej. Pompa obiegu jest wyłączona, 0% mocy i ograniczenie dogrzewu też jest wyłączone, no bo solara teraz nie idzie ciepła woda, tylko idzie z pompy ciepła.